Kurwa, bym wam... Kopa sprzedał 99, nie, 98, nie, 99,5% ludzi, którzy oglądną ten film, nie ma tu subskrypcji na tym kanale. Kurwa, proszę mnie tu zasubskrybować ten kanał, a nie oglądać. Nie no, stoją kurwa i palą jana, że palą, tu oglądają, mówią, ale fajnie, wszystko tego owego, kurwa. I nawet się zdenerwowałem, widzowie. Oglądają kurczę na Janka i co? I co? Zamiast subskrypcję, jak porządny człowiek, zostawić. Widzowie, a się kurwa, jestem za gruby, ty. Ja muszę rzucić palenie, widzowie, bo ja zrobiłem tego kopa. Ja już kolkę mam. Ja już mam, widzowie, kolkę. Dobra, zaczynamy tak Nie dzisiejszy myśl, odcinek. Dialog że na nie samym wiem, początku. której Zostaw lajka, małej wpadnij wizycie na tu Twitcha byłem. i zobacz Rewinda, mój Masz drugi kanał szczęście, vlogowy. że nie Linki zniknęło w opisie. stamtąd nic cennego, bo sam Notger dobrałby ci się do skóry. Skąd, co? Nie pilnujesz wejścia do podziemi? W tym momencie drzwi pilnuje inny mag. To chyba oczywiste, że musimy się co jakiś czas zmieniać. Stanie w tych podziemiach może jest wspaniałym sposobem na medytację, ale każdy potrzebuje od czasu do czasu zażyć świeżego powietrza. No racja, Mógłbym od ja bym ciebie sobie dostać za... jakieś O! mikstury Nie lecznicze. rozumiem, nie Nie rozwaliłem wyglądasz mi na strzyłka. chorego, ale niech ci Ja będzie. muszę dymu zażyć. Weź ten eliksir. Za następne będziesz musiał jednak zapłacić. Nasz klasztor potrzebuje środków, by móc pomagać tym bez grosza. Dobra, dobra, pohandlujmy. Pokaż, może masz coś ciekawego. Jakieś potki tutaj, eliksir wzmocnienia. To jest takie średnie. Mikstury szybkości raczej nie potrzebuję. To jest fajna mikstura. Ja naprawdę lubię tą miksturę. Ja bym ją kupił nawet dwa razy. Ochrona przed upadkiem też można dwa razy kupić, bo to jest tanie. Na samym początku handlujemy. Goblinia Jagody, jasne. Ziemny Aloes, jasne. Co tu jeszcze jest ciekawego? Może korzeń raczej spasujemy. Tutaj miksturki, nie miksturki, perły, nie perły. Czarną perłę jedną potrzebuję, ale myślę, że uda mi się ją jąknąć od kogoś. I nie muszę. Co ja mam tak mało zręczności? Co się dzieje? A, bo chyba zbroja mi dawała zręczność. Tak? Nie. Co się dzieje? A, nie mam pasa, nie mam pasa. Już zakładam pas. Nie, no mam pas. I to co się dzieje? Co wie? Czemu nie mogę tutaj tego miecza, co wcześniej miałem założony, założyć? Nie wiem, widzowie. O, no może ten miałem. Może racja. Do tego ile potrzebuję? 8 tylko punktów. No dobra, bo miecze akurat najważniejsze nie są. Pamiętajcie, nie liczy się wielkość miecza, jak nim władamy. Mamy się udać na jakąś wieżę, która płonie. Chodźmy tam. Dzisiaj bardzo chaotyczny początek, ale cieszę się, bo mam dużo energii. Tak jak mówię, słuchajcie, nie nagrywałem bardzo. Ze dwa dni sobie taką przerwę zrobiłem właśnie. I fajne jest zrobić sobie taką przerwę, bo ja czasem, wczoraj chyba nagrałem 6, znaczy wczoraj, te dwa dni temu nagrałem chyba, kurczę, 7 odcinków pod rząd, czy coś takiego w jeden dzień. O różnych porach dnia nagrywałem, ale i tak 7 odcinków to na tyle dużo, że nie czujemy przyjemności z grania, ani nie mamy ochoty rozmawiać, a teraz mam takiego, mam ochotę coś tu kopnąć, kurwa, poddymić, wiecie. Rozmowa o rozjemcy i lichwarzu przerwał nam nowicjusz, który przyniósł wieści o płonącej wieży. Muszę zbadać sprawę razem z Ingolfem. Gdzie tego Ingolfa znajdziemy? Razem z jakimś Ingolfem. A gdzie ta wieża jakaś płonie? Staram się znaleźć tą wieżę, a coś nie widzę. W ogóle chyba na R wyciągamy... Nie, na T. Oj, to jest fajny skrót klawiszowy. Na T wyciągamy pochodnie. Nie wiedziałem o tym. Z Ingolfem. Jest ten Ingolf, czy ja go wcześniej nie spotkałem, bo tak teraz chodzę, Rieriol, Ingolf, no tu widzę, nie ma tego chłopa, więc się cofniemy, widzowie. Mam nadzieję, że nie jestem za głośno, wszystko, kurwa, jest pewnie cacy. Myślę, że da, pozytywna energia, to już wszystko pewnie jest pozytywne i wszystko będzie śmigać. Pamiętajcie, jak myślicie dobrze, tam wszystko, kurczę, wyjdzie. Tak to jest, że jak myślicie źle, to wam, kurczę, średnio wyjdzie, ale jak myślicie, że będzie git, wszystko będzie w porządku, będzie zajebiście odcinek, ten odcinek zobaczy 3000 osób,
Wszyscy będą się świetnie bawić, same pozytywne recenzje będą. Giga poddymienie, tak zadymie na tym odcinku, to będziecie zadymiać na odcinku. Dobra, ten jak zwykle nic ciekawego, kurczę, nie ma. Ile ja mam strzałów? Tak. No bardzo dawno nie nagrywałem, nic nie pamiętam, co tu się dzieje. Ile są strzały? 400. No to może by tutaj warto było zakupić, bo 400 to jest dużo, ale zaraz... A to bełty tylko ma, mały kołcz na strzał, no dobra. 400 to jest potencjalnie dużo, ale... Ale zaraz się skończy. Mogę tu wejść? Nie. To gdzie jest ten Ingolf? No widzę, że ja nie pamiętam samych poprzednich odcinków. Ty? Hej. O, to ty byłeś. No tak właśnie kojarzyłem. W takim razie ruszajmy. Dzida, dzida. 5 minut chodzenia w kółko, ty. To, żem poddymi na odcinka. Gdzie my jesteśmy? Ostrożnie. Nie wiemy, co tam może na nas czekać. Chodź za mną i nigdzie się nie oddalaj. Chłopie, ty jesteś magiem, ściągasz wszystkich na hita. A ja mam łuk, kurwa, co zadaje 7 miliardów obrażeń. Gdzie my jesteśmy tak na mapie? O, tutaj. Tutaj jakieś wieża płonie? Wilczy... A my tych wilczych synów na pi... A, ta wieża! A, ta wieża sygnałowa. Taki chuj... Proszę się uspokoić, a co tu wilczy synowie robią? A, przecież my wilczy... A, bo my już nie ziomy z wilczymi synami, zapomniałem o tym. My już z wilczymi synami to trochę się już nie lubimy. Poczekaj, trzeba pozbierać z tych frajerów, co tu zostało. Tu nic nie ma. No kurwa, wszystkich bijesz, ty. Poczekaj. Ej, ja nie wierzę, że tak jest, ale ja zadaję więcej obrażeń niż ten. Niż ten mag. Dobra. Ty się bij, ja się tu kimnę. Pewnie, że tak. A, no mamy ważniejsze sprawy, to akurat racja jest. Marvin. A kuferek? Tyk? O, piwko? Arnoldzik? Może być, widzowie. Możecie zobaczyć też ciekawostki, które niczego nagrałem. W sumie wyszły, no tak średnio wyszły, ale nawet chyba spoko. Nie pozwolili na taką samowolkę. Po co mieliby atakować wieżę sygnałową? Chyba, że szybko. Musimy coś sprawdzić. No jest bunt jakiś, bunt jest, widzowie. Coś się dzieje, jest poddymiony fest. Silbach wygląda na nietknięte. Nie mogę dostrzec miasta z tego miejsca. Musimy wejść wyżej. To ty pierdolisz, że normalnie Ulrych, jak on tam miał, rozpierdala miasto w pół. Zajmują wilczy synowie, co ich? Dobrze, że ten Klaus nie żyje, bo on mnie chyba gonił. Bo mu zajebałem drewno. Nie, to przecież niemożliwe. Ulryk jest człowiekiem honoru. Nie odważyłby się na taki krok. Chłopie, mam jeść, co napierdala tym. Jaki krok? Mrożonką. Widoczność nie jest najlepsza, ale jeśli mnie oczy nie mylą, to nad miastem rozciąga się łuna światła. Dostrzec można nawet kłęby dymu. O kurwa, co ty gadasz? Nie uznałbym, że to po prostu pożar, ale ci wilczy synowie na wieży sygnałowej, to nie może być przypadek. Ulryk zaatakował miasto? To była dla niego doskonała okazja. Po odpłynięciu wysłannika królewskiego, miasto musiało być zdezorganizowane. Jest tylko jeden sposób, by to sprawdzić. Wrócę do klasztoru po resztę magów wody. Nawet jeżeli to wyłącznie pożar miasta, to i tak przyda im się nasza pomoc. Jesteście wody magami, to chyba możecie ugasić, jak jest pożar. Wyruszył cię z większością swojego oddziału? Dlaczego? No dlaczego właśnie. Ulryk miałby dopuścić się zdrady? No jak dlaczego? Mówiłeś, że władza. To człowiek honoru. Władza. No, jego zdaniem to nie jest zdrada. A i no właśnie, i on jest jakby, no. Powinna należeć do jego rodu. I ma zajebisty miecz, który rzuca tam, kurwa. Ogromne zapędy. Karkóweczka. Psz, mrożonkami. Psz, pierś. Myśleliśmy, że z wiekiem nabrał rozumu i pokory. Ale wygląda na to, że jedynie czekał na dogodny moment, by uderzyć. Gdy byliśmy w Vardal, wyruszył gdzieś z większością swojego oddziału. Wtedy byłem zbyt zaaferowany kilkunastoma wymierzonymi w moje ciało. Ale teraz zdaje się to wszystko układać w większą całość. Mam już dość walki i zabijania, przyczekaj. W mieście żyje mnóstwo ludzi, których znam, musimy im jakoś pomóc. To idealny moment, by wymierzyć lichwiarzowi sprawiedliwość. Wyruszam do miasta. To może być idealny moment, by wymierzyć lichwiarzowi sprawiedliwość. Podczas gdy tyle ludzkich istnień jest zagrożonych, ty
ty egoistycznie zemsta. Myślisz jedynie o zemście? Potwierdzam. Niechże i tak będzie. No i wszystko. Wzgląd na twoją dotychczasową pomoc nie będę próbował cię powstrzymać. Jeśli wolą Adanosa jest, by ten człowiek zaznał sprawiedliwości z twoich rąk, niech tak się stanie. No. Teraz bez Gwardii Królewskiej i w chaosie bitwy będzie bezbronny jak mój brat w dniu, gdy został porwany. Dam mu zakosztować strachu i bólu, którym mnie uraczył. Jo ci kryńco. I co? Ło, kurwa, ty. Ale zwroty akcji. Ja tak się nie spodziewałem. Teraz całe miasto, nie wiem, co zrobili całe miasto jak płonie. Ale siekiera. No nie no, giera jest kurwa psem jodzio. Psem jodzio jest. Super mi się podoba. To jest długa, a ja nigdy nie byłem przyzwyczajony do tak długiej serii. To trzeba sobie usiąść i codziennie nagrać jeden, dwa odcinki i wtedy jest w porządku. Albo zrobić przerwę i następnego dnia nagrać trzy, cztery odcinki co dwa dni. Wtedy jest w porządku. Natomiast jeżeli tłukę po 8 odcinków dziennie, to jest to zdecydowanie za długo. A teraz sobie na przerwy mogę pozwolić z tego względu... To jak ja tu wszedłem? Z tego względu, że ja mam dużo odcinków na zapas zrobionych. Dobra, walimy z... A, nie wiem, czy save'y nie są zepsute. No, są, ale zadziwiająco szybko się załadowały. W sensie widzę, że są zepsute, bo dysk nagle się uruchamy na 100%, a normalnie jest 1%. Ale... A i Rita, i wszyscy, co tu się dzieje? A i tak się szybko załadowało, bo pewnie mało ludzi jest i tak dalej. O kurwa! Jocie Krinca, wszyscy martwi? Miasto zostało przejęte? Ja mogę kupców opierdolić na miecze? Oni tu zawsze mieli wszystkie rzeczy do sprzedawania. Od dawna wyskakiwać z pasu, mnie nie wkurwiaj. Z pasu wyskakuj tam, handlarzu. Widzisz, syn, chodź tu. Pyk, pyk, pyk. Dobra, zbieramy co zbierać można, chociaż coś czuję, że już nam się to nie przyda. Coś czuję, że jesteśmy przy końcówce. Chyba gra jest trochę za cicho. Czekajcie, a nie, zaraz sprawdzę, czekajcie. Ale no, dobra, nieważne. Miasto w oknie. Najpierw przeczytajmy, co tu się dzieje. Przedarłem się przez nasyp, w którym ktoś zablokował bramę i znalazł się w mieście. Może w tym chaosie dam radę dostać się do lichwiarza. Wtedy nie uda mi się dotrzeć do lichwiarza i górnego miasta. Muszę poszukać innej trasy. Jocie kryńca. Dobra, walnijmy jakąś płotkę, bo zaraz się stanie coś niefajnego. Pyk. Myślę, że już na płotce nie musimy oszczędzać na płotkach. Ja mam jakąś płotkę, no, co to jest w ogóle? Czekajcie, może... Zważywszy, że to jest jakby... W sensie ja tak mówię, ja już sobie od 40 odcinków mówię, że zważywszy, że to już koniec. Ale słuchajcie, zużyję te potki, wszystkie kamienne skóry i tak dalej, i te eliksiry, wszystko pozużywam i widzimy się zaraz. Jak się dokokrzę trochę. Tak wyglądają stacy, zobaczymy jak stacy będą wyglądać po tym, jak zużyję wszystko. Dobra, a tak to wyglądają teraz statystyki. Coś tam sobie życia podniosłem, coś tam sobie zręczności, coś tam sobie odporności podnosiłem. Możecie sobie od razu porównać, bo macie klatka po klatce, tak zrobiłem, żeby tak było widać dla widzów. Szukamy, co tu jest w mieście dalej. Czy my tutaj na przykład możemy przejść? Nie. Czy tutaj możemy przejść? Odpowiedź mi nie. Tutaj coś ciekawego? Widzę, że chyba nie. Ty, a to znaczy, że ja do każdego domu mogę wejść i teraz mogę okradać, bo tam nikt nie żyje? I co, wie? I co, ja mam nie wejść teraz do domu i nie okradać? Uno! O nie! Twojego zioma zabiłeś! To, co należało zrobić już wcześniej, i ten gnojek dostał za swoje. Jakieś ostatnie słowa, Kuno? Ostatnie słowa, Kuno? Co? Nie mam z tobą żadnej zwady. Proszę, pozwól mi odejść. A niech to trzeba wiać! No i wszystko. Co to za zdradziecki Kuno jest? Zioma swojego zabił, Leona. Oni tak się prawie dogadywali, prawie super się dogadywali. Jak to za daleko, to z której strony mam to otworzyć? Z tej? Może być. Esencja many, esencja lecznicza, no niech będzie. Idziemy dalej. Kurwa, trochę mi dechu brakuje, niedobrze.
powinno tak być, że mi dechu brakuje. Chyba nie jest najlepszy objaw na świecie. Wydaje mi się, że to nawet niedobry objaw. A, nie mogę tam pochodzić po tych mieszkaniach. Wszystko zamknięte. Idziemy dalej. Szukamy dalszej drogi. Szukamy kogoś, kto przeżył. I najlepiej jeszcze nie bagujemy się w ścianie. Tak by było super. I na ławce też się nie bagujemy. Co ty na to? O, elegancko, Marvin. Dobra. Tutaj? Zamknięte? Zamknięte. No tak, bo to też logiczne, że oni się... Zabili mi mojego tego zioma, co mi wyhodował tego. Rzeczy z nim hodowaliśmy. Jak on miał herszlik albo coś takiego. O nie. To nie żyje herszlik? O kurwa. Moje rośliny. Wykopane wszystkie. Nie. Tutaj nie mogę wejść. Nasz wuj. Przecież. Wiczy synowie podpalili pracownię herszlika. Muszę poszukać jakiś wiader z wodą, żeby ugasić te drzwi. A czy ja naprawdę mam do herszlika iść? Wiader z wodą mam znaleźć? Kurwa, wiadra z wodą? Ugaś ogień, ugaś ogień. No czym, czym? O tu. Wiadra z wodą, bierz to wszystko. Gasimy, gasimy. Może przeżyje herszlik. Gaś, gaś. Wpadamy do środka. Herszlik. Żyjesz? Dziękuję. Pięknie dziękuję. O, nie spłonął żywcem. Nie ma sprawy, herszlik. Ale masz super kufer, którego wcześniej miałeś. Bardzo mnie to, szczerze mówiąc, cieszy. Że tu takie smakowitości są. Czy ja otrzymałem taką potkę, co mi daje na 100%? Tak, daje mi... W sensie daje mi... punkty many od nowe, ale taką stałą. Dobra, czyli tu są różne osobne rzeczy, tak? W sensie, że... osobne kufry, których wcześniej nie mieliśmy okazji zobaczyć. Tablica ogłoszeń może? Zobaczmy, czy tam nie ma nic ciekawego. Dawaj, dawaj, lecimy. Tu trzeba podjąć, widzowie. Ogłoszenie Graysona. Poka. Ogłoszenie Graysona. Obywatele, ktokolwiek posiada jakiekolwiek informacje o aktualnym miejscu przebywania rekruta Gwardii Królewskiej Mervina, powinien jak najszybciej zgłosić, że do ratusza miejskiego podpisano wysłannik królewski Grayson. Kurwa, szukają mnie, ty, jak ja tu jakiś ważny chyba jestem, jak ja sławny. Co się dzieje? No tak, dostarczyliśmy mu miecz, więc w sumie to się nie... Dostał, spokojnie. Co ja taki strachliwy w tej grze jestem? Nie wiem właśnie. A w sumie nie wiem, czy to też turbo złe jest jakieś, że ja taki strachliwy. Mogę tu... nie mogę tu nawet broni sobie wyrobić, to też rozjebaliście? Ja bym potrzebował lepszy łuk jakiś albo coś. Dobra, widzę, wszyscy nie żyją. O nie, gildia, tylko nie... Człowiek Walkera, kurwa, jaka zadyma! Jebać was, nie dostaniecie moich braci. Czemu nie mogę cię zabić? Chodźcie tu, kurwa. O nie, wybiliście wszystkich moich ludzi. Tylko nie moich ziomów. Nie dacie rady. Szefa nie zabijecie. Pięknie. Kosiliśmy ich. Gdzie ty się podziewałeś? Adelard. Te dranie wzięły nas z zaskoczenia i wymordowali połowę naszych w ciągu kilku chwil. Ludzie lichwiarza współpracują z wilczymi synami? Na to wygląda, chłopcze. Nie mam pojęcia, jak w ogóle udało im się dostać do miasta. Strażnicy przy bramie na sam widok obcych powinni zamknąć wszystkie przejścia. Nawet ludzie Ulryka nie sforsowaliby żelaznej bramy w kilka minut. Wiesz może, jak wygląda sytuacja w pozostałych częściach miasta? Nie mam pojęcia. Ledwo usłyszeliśmy pierwsze odgłosy walki od strony bramy. Ale czerwone niebo. Już wokół nas byli ludzie lichwiarza. Do siedziby też nie dotarł jeszcze żaden z końców. Jak w piekle. A to nie może znaczyć nic. A jak są pożary, to jak to w ogóle zajebiście wygląda, jak są pożary i ludzie jeżdżą autostradami. Nie takie czerwone niebo jest. Ludźmi jakby w piekle jechali, dosłownie. Bradlock, ale gdzieś straciłem go z oczu podczas walki. Jebać Bradlocka. Cholera. Lorenzo, szybko. Chodź za mną. Dobra, już biegnę. Tylko muszę pozbierać najpierw rzeczy. A, i tego, i... Na przykład dzisiaj, co ciekawe, a propos czerwonego nieba, dzisiaj mam wczoraj chyba, był taki mega pomarańczowy ten, pomarańczowe niebo było, jakby taki ten, księżyc był pomarańczowy, krwawy księżyc był, nawet taki o czerwony zahaczał, pięknie to wyglądało,
muszę przyznać. Spokojnie, no pozbieramy te rzeczy, bo zaś coś czuję, że jak to będzie jakaś grubsza walka, to mi nawet tu nie, znajdę. Nie starczy potek, żeby to wszystko uzupełniać. A nie wiem kiedy jest koniec kierki i nie wiem ile będziemy się bili i ile będę potrzebował potek niestety. Pozbieramy co zbierać możemy, może znajdziemy tu jakąś przyjazną, martwą postać. Mam nadzieję, że nie. Niczego tu nie znajdę. W sensie jakiegoś zioma, na przykład cynamon albo co. Nie ma czego nie ma. Gyros. No lecimy, Adelard. Za tobą, kiepski miecz. Jeszcze. Jednak to gra RPG, kur... O nie! Gyros. No to się zawsze w tych gotykowych sprawach musi zawsze tak kończyć. Mam wrażenie. O! Proszę, proszę. Kogo my tu mamy? Kto by się spodziewał, że będzie z tobą tyle kłopotów? Pan Volker wyznaczył jako moje osobiste zadanie dostarczyć mu twój parszywy łeb. Ułatwiasz mi robotę, chłopcze. Dlaczego zabiłeś Lorenzo? Lorenzo sam wystawił na siebie wyrok śmierci. Dostał propozycję, której nie powinien był odrzucać. Volker proponował mu spokojną emeryturę w dobrobycie i przejęcie jego stanowiska. No cóż, ten drań był niezbyt skłonny do pójścia na ugodę. Za cicho jest trochę gierka, nie? Poczekajcie, to też dobre pytanie. Dlaczego nie pomagacie bronić miasta przed wilczymi synami? Dalej tego nie pojąłeś? Ulryk i Volker zawarli umowę. Wspólnie zamierzają oczyścić to miasto z Myrtańczyków i wszystkich ich sługusów. Tylko czekali na odpowiedni moment, by uderzyć. Gadaj, gdzie jest lichwiarz. A czy to ważne? I tak nie wyjdziesz stąd żywy. To masz mi powiedzieć. Więc jego głowa będzie pod ratuszem na palu. Osobiście dorwę go jeszcze dzisiaj, dość tego gadania. No. Prędzej jego głowa będzie pod ratuszem na palu. Powinieneś się w końcu nauczyć, gdzie twoje miejsce. Chyba będę musiał ci to przypomnieć. Dobra, ruchamy Bradlocka. Łe, Bobo! 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 No i wszystko. Cholera. Pieprzony Bradlock. Nie powinienem był go spuszczać z oczu choćby na moment. Jak ostatni. A ja myślę, że my. Ja pamiętam, jaki byłem pod wrażeniem Bradlocka na początku. To wszystko jest sprawką lichwiarza. Bradlock to jedynie jego. Ja chcę zrobić. Lorenzo zostanie pomszczony. No tak, robił fajny moment. Wszystkimi ofiarami tego szaleńca. Już ja o to zadbam. Widzę, że tobie też zdążył zajść za skórę. Cholerny drań, ukrywający się za swoimi marionetkami. Jeśli go dopadniesz, to i wszystko boli. Powoli i boleśnie. Dobra. Zobaczmy, co tu mają. Nic. Ty będziesz mieć, Bradlock, coś ciekawego? Nic nie masz. Zwłoki Lorenzo. Oferta Walkera. Zaraz przeczytamy, widzowie. Oferta Walkera. Oferta Walkera. Lorenzo, nasze interesy nie zawsze szły ze sobą w zgodzie, jednak zawsze ceniłem cię jako roztropnego zarządcę, dlatego właśnie kieruję do ciebie propozycję dołączenia do naszej sprawy. Razem z Ulrykiem pozbędziemy się Myrtańczyków z naszego miasta. Jedyny sposób, by Robert nie pociągnął nas na dno ze swoim królestwem, razem z twoimi oddziałami, może nawet uda nam się przejąć miasto pokojowo. Pomyśl, ile istnień mamy szansę uratować. Wierzę, że doskonale sprawdzisz się jako minister gospodarki naszego nowego Archolos. Myśl szybko, gdy wybiją dzwony, dołącz do moich ludzi. Wybacz tak krótkie uprzedzenie, ale sam rozumiesz, nie mogę sobie pozwolić na ryzyko. Walker. Niczego tu nie znajdę. No nic, Sadek. Tutaj? Co jest tu ciekawego? Tutaj nic widzę. Chyba, że w tych regałach na książki coś, jakieś nowe rzeczy. Ale aż tak chyba nie będziemy przeszukiwać. Lecimy dalej. Co teraz? Nie ma czego plądrować. Nie idziesz ze mną? Ty, ziomo. Adelard. Miasto płonie. Ludzie giną. Ale przetrwanie gildii to najwyższy priorytet. Cała reszta jest drugorzędna. Dobra, czyli idę solo w takim razie. Niech on się zajmie zwłokami. Chociaż mógłbyś kurwo pomóc, a nie przeszykujesz już Walkera dopiero co przymknął oczy. Nie, a tu był ziomuś od tego. Mój ziomo, o kurwa. Witam. Lamusy. Pyk, pyk, pyk. Haha, uratowani, to cynamon? Dziękuję za pomoc. Nawet nie chcę myśleć, co ci drani by mi zrobili, gdyby nie ty.
Mam z ludźmi lichwiarza pewne niedokończone interesy. Reszta ludzi jest na placu przed budynkiem gildii. Tam powinnaś być bezpieczna. Jeszcze raz ci dziękuję. Weź proszę chociaż te kilka zwojów w ramach nagrody. Dzięki. Z pewnością ci się jeszcze przydadzą. Pewnie tak. A ty? Ty kto jesteś? Cynamon, to ty? Wygląda trochę jak cynamon, ale pewnie akurat co do tego nie jestem. Tu coś dalej jest? Nie ma nic. A czy jednak warto zaglądać za kamarki. A nie, to zwykły najemnik jest. To ten kupiec co koła kupował, no już niestety nie kupi od nas kół. Ale fajnie to wygląda, to odbicie, to czerwone niebo, wszystko płonie. Ładnie po prostu to wygląda, dobra, idziemy dalej. Tu... zwłoki bezdomnego niestety. Mroz przypierdoliliśmy strzałą w kolano. Ale daleko to się miało do zabójstwa. Urzędnik? Jest tu ktoś? Wilczy syn jest tylko. Tak coś sądziłem. Kurwa, no trochę... trochę biją, no. Trochę biją, nie będę ukrywać. Jeżeli ktoś tu przychodzi... oj, palą książki. Znam takiego jednego, co pali w książki. Historii znamy takiego nawet. Niefajny gość to był. Bardzo niefajny. Nie polecam. Co miałem mówić, że tego, że teraz sobie wyobrażam te osoby, które po prostu przechodziły Gothica tylko tą główną fabułą i miałem miecz, co zadaje 30 damage'u i oni teraz tak kurwa w szoku mówią, dlaczego nie mam szans, ja tu nic nie robię, co się dzieje? Czego tu szukasz? Nie widzisz, że miasto jest w trakcie obrężenia? Oni 30 damage'a. Jeśli jesteś jednym z na koniec szóstego rozdziału. Jak ci tutaj. Spokojnie. Jestem po waszej stronie. Widzicie, gdybyśmy nie przechodzili tych wszystkich muszę misji, to bym był teraz jakimś bobo. Jeśli liczyłeś na bramę w koszarach, to możesz o tym zapomnieć. Roderich wysłał nas pod dowództwem Oktawa, byśmy przedarli się do magów ognia i sprowadzili ich do starego miasta. Zaraz po naszym wymarszu zamknął bramę, by ludzie Volkera nie przedarli się do koszar. I sam udał się na odsiecz gubernatorowi. Dlaczego do starego miasta? To właśnie z tamtej strony uderzyła większość ludzi Ulryka. Pewnie chcą zamordować gubernatora, by przejąć władzę. Co się stało z Oktawem i resztą? Te dranie zaatakowały nas, gdy tylko wyszliśmy z koszar. Oktaw oberwał kilkoma bełtami i padł. Oczywiście to ja jestem najwyższy rangą zaraz po nim, więc to ja będę musiał zaprowadzić tych chłopaków na pewną śmierć. Nie na to się pisałem, zostając strażnikiem. Gosiu, pomogę wam dotrzeć. Pomogę wam dotrzeć do magów ognia. Razem mamy większe szanse przedostać się przez miasto. Skoro dotarłeś aż tutaj, to może z twoją pomocą przedostaniemy się aż do magów. Ruszamy. Nie jest daleko, lecimy. I tak tam muszę iść pewnie, a ja prowadzę. Jaki szef Marvin, co prowadzi oddział tej obrony miasta. Defito, ale posuń się kurwa. Bo będą mnie strzelać, a ja nie mam jak oddać. Kurwa, no posuniesz się czy nie, jebany debilu? Dobra, po co ja was brałem ze sobą? Ci kurwa usesami jebanymi. Walę tą miksturę na razie. Mi co chwilę odnawiała życie, jeszcze całkowita regeneracja. Kurwa, jak wy mi dymbały. Dobrze, że przynajmniej strzały kupiłem swoją drogą. Tu coś ciekawego, byście mieli pomóc kurwa, nie przeszkadzać. A to nie są magowie ognia. Tędy chyba też nie przejdziemy. Będziemy musieli spróbować wrócić portem. Póki co, odnajdźmy magów. A myślałem, że magowie, bo tu jest ta kapliczka, to pomyślałem, że tu też mogą być magowie. Nie, ognia. Ale chyba idziemy do tych głównych, tych koszar. O, ktoś tam wisi. Zbieramy, co zbierać możemy. Chociaż to chyba nieodpowiedni moment na zbieranie jakiegoś syfu w sumie. Dobra widzowie, nie będziemy tego zbierać. Idziemy dalej, lecimy. Zbieranie w gierce ważne. Ale wy jesteście usesami. Wy nic nie robicie. A jeszcze swojego postrzeliłem. No oczywiście, że tak. Niczego. Jeszcze tego szefa postrzeliłem. Tutaj nasi kupcy. O, idziemy pomóc. Pyk, ale walczy ten paladyn. Pyk. Idziesz? Gdzie nasz szef? Tego postrzeliłem, nadal leży? Gdzie jest nasz szef? Ty, strażnik? A szef?
Wejście do kwater magów ognia usłane z trutami, nie, trupami. Nie wygląda to dobrze. Trzeba jak najszybciej sprawdzić, czy z magami wszystko w porządku. Już patrzę, tylko gdzie nasz szef jest, kurwa? Ty. Mam nadzieję, że się nie zbagował jakoś turbo. Albo się przynajmniej tu zaraz respi. Wszystko z wami w porządku jest? Szybko! Musimy sprawdzić, czy któryś z magów przeżył. Dobra. Lecimy. Żyje ktoś, kurwa, zabarykadowany. Otwieraj. Ja sekuruję łuk z łukiem. Pyk, pyk. No i wszystko. Jak ci bezbożnicy śmieli podnieść rękę na sługi samego Inosa? Moi bracia, moi kochani bracia, wymordowani w tak straszliwy sposób. Czy ktokolwiek przeżył na dolnym piętrze? Odmawiam. Przykro mi, ten Gralu. Inosie, nie odmawiam. Zlituj się. Nie potwierdzam. Zaprawdę. Na... Musimy jak najszybciej pomóc. Co najpierw pytanie. Stało? Jakim cudem ci najemnicy zdołali pokonać potężnych magów ognia? Te tchórzliwe świnie musiały zakraść się do naszych kwater w nocy. Obudził mnie krótki krzyk jednego z moich braci. Gdy tylko otworzyłem oczy, dostrzegłem ostrze zbliżające się do mojego gardła. Na szczęście, w ostatniej chwili spopieliłem niedoszłego zabójcę. Niestety, pozostali magowie nie mieli tyle szczęścia. Sprawię, by ten, kto za to odpowiada, jeszcze dzisiaj umierał w ognistych męczarniach. To Ulryk razem z lichwiarzem zaatakowali miasto. Wygląda na to, że częścią ich planu była neutralizacja magów ognia jeszcze przed bitwą. Przeklęty Volker dusi grosz z ambicjami króla. Mogłem się domyślić, że ten wąż knuje coś strasznego, ale Ulryk? Wszyscy mieli go za rozsądnego. Sami magowie wody zapewniali, że możemy być o niego spokojni. Ich także zdołał oszukać. Na szczęście magowie z klasztoru przejrzeli na oczy. Wiedzą o sytuacji w mieście i już tutaj zmierzają. Niech więc Adanos zmiłuje się nad nimi bardziej niż Inos nad nami. Może nie wszystko jest jeszcze stracone. Musimy jak najszybciej ruszyć na dawaj, pomoc. Dawaj, 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 na pomoc. Razem zresztą przez 20 minut zaraz grać w tą grę, to zbierałem lód z ziemi. Nie ma czasu do stracenia. Tak, lecimy. Ale kurwa, skład, ekipa. Marvin na czele. Czefito. Czefito. Tutaj? Tutaj ktoś przeżył? Nikogo nie ma. Wyjdziecie? Idziecie. Lecimy, lecimy. Musimy jeszcze sprawdzić kościół. Z pewnością któryś z wiernych szukał tam schronienia. Miejmy nadzieję, że nie dotarli tam. Ratujemy wszystkich, kogo się da. Ulryka. Niech tylko któryś z nich spróbuje postawić stopę w naszej świątyni. O kurwa, jaki wkurwiony. Ty, pobagowali się nasi, ale dobra. Myślę, że się zrespią w końcu. Ktoś tu walczy? Nie wiem, kim jesteś. A Gorn! Gard? To ty chyba, nie? Gard, to ty? Wreszcie czuję, yes, że żyję. Dajcie mi ich więcej. No i to mi się podoba. Słyszę tam wszystko pobagowane tu jest. Tędy raczej nie przejdziemy. Już do kościoła Inosa. Klucz i spróbuj wejść od strony cmentarza. Ja rozejrzę się na placu i wokół kościoła. Dobra. To lecimy. Cholera, co tu się stało? O. Zabili nawet magów? Witam serdecznie. Inosie, daj nam siły. Jak mamy z nimi walczyć? Uspokój się, mamy zadanie do wykonania. Uspokój się, mamy zadanie do wykonania. Uspokój się. Zadanie? Im już nic nie pomoże, nie widzisz? Wszyscy martwi. Nie zimna krew. Dołączyć. Co? Co? A, jak zwykle. Widzowie, ja zawsze w takich sytuacjach kryzysowych jakoś myślę 1000 razy trzeźwiej niż myślę normalnie. Wtedy się jakoś... Kiedy przychodzi, ja mam taki dziwny mechanizm, że mi kiedy przychodzi adrenalina, przychodzi coś zrobić, pomyśleć i nie popełniać błędów, to się co ciekawe okazuje, że ja wtedy właśnie zamiast panikować i myśleć gorzej, to ja myślę ze 1000 razy lepiej.
Tak to u mnie wygląda. Także myślę, że sprawdziłbym się w takiej bitwie i nie panikował. Zawsze jak jest sytuacja kryzysowa i trzeba coś zrobić, jest mózg i mózg, no to wtedy jest... Mój mózg wchodzi na jakiś inny poziom w ogóle rozkminy. I zawsze wtedy nie panikuję i wiem, co trzeba zrobić. Tam kilka razy się otarłem o śmierć, więc wiem dobrze, co wtedy trzeba robić, żeby nie panikować. I nigdy wtedy nie spanikowałem. Zawsze wszystko na chłodno. No dobra, bo tu są zbugowane te dialogi. Oczyszczenia? Tak, oczyszczenia. Jesteśmy winni w oczach Inosa. To dlatego zesłał na moich braci tak straszliwą śmierć. Mam oczyścić tych ludzi świętym ogniem. Co? Nie mogę ci na to pozwolić. Nie próbuj przerwać woli mojego pana. Ty chcesz, żeby oni spłonęli, debilu? No nie mów, Trimengi jest to debil, no. No co ty? Niczego tu nie znajdę. No. Cóżeś uczynił? No, ale... Trimegisto próbował spalić siebie i wszystkich wewnątrz kościoła. Uznał, że przemówił do niego sam Innos. Biedny stary Trimegisto. Od tylu lat borykał się z wieloma problemami. To, co dzisiaj zobaczył, musiał śmierć jest tym bardziej w głowie, że zostałem tutaj ostatnim z moich braci. Ale zrobiłeś, co do ciebie należało. No kochani, i gituwa. Nie lękajcie się. Odprowadzimy was w bezpieczne miejsce. Podążajcie za mną. Dobra. Ło, jaki skład. Jak my tu całe miasto jako Marvin normalnie ratujemy. A do tego, na cmentarz to jest bezpieczne miejsce, kurwa, według ciebie? No dobra. A nie, myślałem, że na cmentarz. Tutaj przeżył ten chłop, co tu był? Nie, co to jest? A, złote naczynie, no to już to co, nie wezmę, jak wezmę, to akurat wezmę. Zobaczymy, czy ten grabarz tu przeżył. A czemu to są wykopane groby, jak były zakopane groby? Co tu się dzieje? Tu kurwa ciągle ktoś odkupuje groby, które ja zakopię. Co tu się odpierdala, widzowie? Dobra, chyba nikt tu nie przeżył, są wszystko kruki. A my którędy mamy iść, ty? Bo tu wszystko A wy gdzieście poszli? Ale bo tu trzeba dalej iść. Mogę tędy? Nie mogę, to gdzie ja mam iść teraz? Halo, kurwa, żeście znikli mi nagle. Na tyły poszliście? Coś jest na tyłach? W ogóle tu nigdy tu chyba w sumie nie byłem. No tak swoją drogą. Nie, tutaj nic nie ma. Halo. Gdzie ty ich zaprowadziłeś? W jakie kurwa bezpieczne miejsce? Tu jest to bezpieczne miejsce pełne trupów? Nie patrzyłem, gdzie poszedł, widzowie. Bo ziomy mnie kurwa opuścili, ty. Gdzie moje ziomy? Zostałem sam, kurwa. Więc wszystkich uratować. Ja siebie nie potrafię uratować. Sal uciekł przerażony, no. Rozumiem i widziałem to, ale gdzie ja mam się udać? Ty w bezpieczne miejsce? Tu chyba, tak? O dobra. To jest bezpieczne miejsce według was? Kurwa, tak średnio chyba. Co teraz? Już wcześniej natrafiliśmy na to miejsce. Możemy mieć trudność z przejściem. Koszarami też nie przejdziemy, bo brama jest zamknięta od wewnątrz. Widzisz te zniszczone deski w magazynie? Gdyby udało ci się w nie trafić... Nie widzę. Może mógłbyś się wspiąć do środka. Spróbuj przedostać się do koszar i otworzyć bramę od środka. My zaczekamy w jej pobliżu. O, jeszcze południowcy jebańcy tam stoją. Oni pewnie też to miasto przyjmują. Widzę, tylko jak mam, w co ja mam strzelić? Te deski jakieś, widzę te deski. Tutaj, nie? To jak ja mam, w co ja mam kurwa strzelić tam w to? O, strzel w deski, no. Kurwa. Ale z czego ja mam strzelić? Czemu tylko bez łuku mam opcję strzel w deski? Jak wyciągam łuk, to nie mam opcji strzel w deski. Kurwa, skamaz. I słyszę, że tu pobugowane ślisko mi napierdala. No strzelaj w deski, Marvin, o. Musiałem strzelić w deski i odsunąć się w odpowiednią odległość. Dobra, zobaczymy, przechodzimy tędy. Już widziałem tam tych jebanych południowców. Tu coś pobugowane napierdala, słyszę. Sejwik, czy my jesteśmy w koszarach? Czy to są koszary? Nie, chyba to nie są koszary.
Greg Walkera, czego? Ten ziomuś, ale widzę, że mogę go chyba trafić. Tu jest nasz kowal, my jesteśmy czeladnikiem przez tego kowala, ty... Kowal przeżył? O, chyba nie, chyba tam leży. Ty, to komu ja teraz wyroby będę sprzedawać? Nie! Tylko nie kowal. Kurwa. To nie może być mój kowal. Mój ziomo kowal. Nie. Eliksir wzmocnienia skóry. Nie. Tu ktoś przeżył? Chyba nie za bardzo. Ty to kto jesteś? Zwłoki Davisa. No nic. Kufer? Pewnie otwarłem. A, nowy kufer. Eliksir leczniczy, wzmocnienia siły, zręczności. Dobra, teraz warto jest chodzić po tych domach, bo oni tu specjalnie zrobili nowe takie rzeczy, które można znaleźć tu. I to jest fajne z tego względu, że nikt się nie znajduje nic innego, jak właśnie takie mega przydatne rzeczy na teraz. Jest tu psiak? Kiedyś tu był pies, no nie? Ale widzę, że nie ma psa. Nie widzę go. Nie ma psa, nie chilluje. Zabili też psa? Kto wie. Dobra, idziemy dalej, widzowie. Czy granie jest za cicho? Mam wrażenie, że trochę jest za cicho. Jeszcze o jeden podgłośnie, skoro to finał. Serio, mam nadzieję, że granie jest za cicho, albo że ja nie krzyczę jakoś turbo. Wyziomy czy wyniesiomy? Ostatnio sobie pomogliśmy, więc... Cześć. Znów się spotykamy. Potwierdzam. Miasto jest pogrążone w bitwie, a ty okradasz niewinnych ludzi? Dobrze wiesz, że nie są niewinni. Beliar zesłał na nich los, na jaki sobie zasłużyli. My tylko odbieramy to, co należy się nam. Róbcie, co chcecie. Co chcecie, to nie moja sprawa. Spryciarz, masz. Mogą ci się przydać, gdy już będzie po wszystkim. My i tak całkiem sporo już znaleźliśmy. Amulet? Pierścień nietykalności? Co to jest za pierścień? Pierścień na cheaty? Pierścień nietykalności. Pokaż. A, obrona przed wszystkim. Brzmiało kurwa jak jakieś... O! Ała! No nic. Chciałem właśnie zobaczyć co u naszego pana rzeźnika. Ale chyba nie skończył najlepiej na świecie. A, czyli to jest ta kuchnia rzeźnika chyba, tak? Nic, puszczam ich wolno. Ogłoszenie Graysona. To już czytaliśmy to ogłoszenie Graysona. Puszczam ich wolno, bo oni jakby nie zabijają nikogo, tylko zbierają rzeczy. I to nie z niewinnych, tylko ze zwłok Walkera ludzi, więc... W sumie nie chcę zbierają co mi do tego. Nie chcą pomagać, to nie, niech nie pomagają. Nie przeszkadzają, to niech nie przeszkadzają. Proste. Duster? Ani kroku dalej. Hambor. Skończysz jak tamci. A Duster chyba nie przeżył. Spokojnie, nie jestem jednym z nich. Cholera. Rzeczywiście nie wyglądasz na jednego z nich. Mamy kork na pierdolę. Oła. Dlaczego przy kąpie ciągle. Oła. To nie my ją zamknęliśmy. Tylko te psy Walkera. Spokojnie szedłem sobie w stronę koszar. Gdy nagle zauważyłem jakieś zamieszanie przy bramie. Zdążyłem tylko przeskoczyć przy bramie puszczającą się kratą i zauważyć, że wartownicy leżą w kałuży krwi, a ludzie Walkera zamykają przejście. Wyciągnąłem kuszę i zastrzeliłem bydlaków, ale mocno mnie ranili. Chwilę później usłyszałem odgłosy walki od strony koszar, ale w moim stanie nie dałem rady tam wyruszyć. No wygad, twój głos brzmi jak twoja na przerażony jesteś. Całe szczęście, że Walker bierze trochę na emocji jakichś wieśniaków, co nawet trafić z metra nie potrafią. Muszę tylko od chwilę odpocząć i będzie w porządku. Jak się trzyma reszta? Ludwiga spotkałem po drodze. Jemu też udało się w ostatniej chwili dostać do środka. Miał więcej szczęścia niż ja, bo przynajmniej go nie trafili. Ruud akurat był przy bramie podczas całego zajścia. Gdyby nie odwrócił na moment uwagi ludzi Walkera, pewnie trafiliby mi prosto w głowę. Rozumiem. O strażnikach już ci mówię. Ale dużo gadasz, tu jest akcja, chłopie. Resztą miasta? Też jest tam tak źle? Wygląda jakby połowa miasta płynęła. Nie no, ten dubbing jest do pizdy jest. Nie wiem kto to dubbinguje, ale kurwa trochę emocji cymbale. Strażnicy i gildia bronią się. Strażnicy, magowie ognia, jak i gildia kupiecka bronią się na każdym. Widziałeś co się dzieje? Całe miasto płonie.
Widziałeś, co się dzieje? Podasz mi jakieś informacje? Celili mnie prawie w serce. Prawie urwali mi głowę. Ulrik? Co tu robi ten dzikus? Inosie, miej nas w swojej opiece. Ludzie lichwiarza zaatakowali koszary? Tak mi się wydaje, z tego co słyszałem. Odgłos był, jakby wybijali małą bramę jakimś taranem. Ale wolałem się nie wychylać, żeby mnie nie wykończyli. Jeśli będziesz szedł w stronę koszar, to zdaję Roderickowi raport w moim imieniu. Mam nadzieję, że jakoś sobie tam radzą. Ja trochę tutaj jeszcze odpocznę. I także się tam udam. Dobra, jest to jeden z... Marvin, Ludwik. Prawda? Chyba już mieliśmy okazję się poznać. Ludwik, kojarzę. Mogę cię prosić na chwilę? O co chodzi? Naprawdę, wolałbym porozmawiać o tym kilka kroków dalej. Ludwik, jesteśmy, kurwa, w środku bitwy. A ty... Nie, no chillujesz se bombę, ty. Rudy. Kojarzę. Ty, on żyje. A on se chilluje tu. No co jest, Ludwik? Hej. Nie jestem cyrulikiem ani alchemikiem. A, cyrulik. Ale za młodu miałem okazję pomagać jednemu magowi w leczeniu rannych. Nie no, on był mapiasem, nie? Nie sądzę, żeby ten strażnik wytrzymał zbyt długo. Bełt utknął w biodrze. Nie możemy go wyciągnąć. No było słychać po jego głosie, że turbo panika. Całe miasto płonie i ludzie bardzo umierają, zaangażowany. Ale jeśli zależy ci na jego życiu, musisz zdobyć dla mnie kilka rzeczy. Nie mogę pozwolić mu umrzeć. Czego potrzebujesz? Muszę zasklepić ranę. Najlepiej będzie czymś bardzo gorącym. Może rozgrzany do czerwoności pręt. Ból może być jednak nie do zniesienia. Będę potrzebował dla niego jeszcze mikstury, siły i zestawu opatrunków. Chyba mam. A gdzie ja mam to znaleźć? Pręty pewnie będą gdzieś u kowala. Reszty możesz poszukać w sklepie u tych sióstr za rogiem. Ja chyba wszystko mam. Sam chciałem po nie pójść, ale usłyszałem bardzo niepokojące odgłosy. Miasto płonie, kurwa, Ludwik! Wrócę niebawem. Oby Adanos ci... Zaraz mnie szlak trafi z tymi dialogami, ty. Zniosłem mas. Zniosłem wszystko, o co prosiłeś. Cieszę się, że wróciłeś cały i zdrowy. Z tym wszystkim może uda mi się jakoś mu pomóc. Niech Adanos ci wynagrodzi twoją pomoc. Przyniosłem Ludwigowi wszystko, co potrzebne. Teraz powinienem doprowadzić Sambora do porządku. Sambora do porządku? Jak do porządku? Hej, a że on? I ci pomóż pozostałym. Tak, idę i zanim będzie za późno, kurwa. Dobra, widzowie. Resztę sobie dokończymy w kolejnym odcinku. Dwa razy dziennie odcinki, więc zostaw like, komentarz i przede wszystkim suba, bo 99,5% osób nie subskrybuje. Poważnie są statystyki z ostatnich 28 dni. Wpadnij jeszcze na Rewinda i na Twitchu, tam streamuję. I pozdrawiam widzowie, widzimy się po prostu w następnym odcinku. Kurwa, a myszkę mi odda? Ty, gdzie jest moja myszka? O, mam myszkę. Nara widzowie. Zostaw suba, bo wam zajebie kopa.